Niemców nie stać na nowe ubrania, buty i ogrzanie mieszkania. Dyskusja na temat biedy w Niemczech wybucha raz po raz, gdy pojawiają się raporty na temat odsetka osób statystycznie uważanych za zagrożone ubóstwem. Ale czy to oznacza, że ci ludzie są rzeczywiście biedni i brakuje im artykułów pierwszej potrzeby? Obecne badania rzucają więcej światła na te kwestie i dostarczają bardziej precyzyjnych danych. Wniosek: nawet jeśli Niemcy są ogólnie bogatym krajem, to nadal panuje tam bieda i niektórzy ludzie często muszą obejść się bez dóbr codziennego użytku, takich jak nowe ubrania czy buty. Czasami nawet nie mogą pozwolić sobie na odpowiednie ogrzanie mieszkania. Każda osoba, której dochód netto gospodarstwa domowego jest niższy niż 60% średniego dochodu w Niemczech, jest uważana za zagrożoną ubóstwem. Limit na jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi 1200 euro. Za bogatych uważa się osoby, które mają do dyspozycji ponad dwukrotnie większą sumę miesięcznie. Z badania wynika, że w 2021 roku na nową odzież nie było stać 17% osób, które żyły trwale poniżej progu ubóstwa, czyli dłużej niż 5 lat, a ponad 4% osób trwale ubogich uważało, że ze względów finansowych nie są w stanie odpowiednio ogrzać swoich domów. 5% stwierdziło, że nie stać ich na nowe buty. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.